Witam serdecznie, moi drodzy. Ja nazywam się Tomasz Zając. Na test kanał Ryżem po oczach. Na samym początku wyjaśniam, dlaczego mój głos nie jest w entuzjastycznym tonie. Nie ma tutaj radosnego uśmiechu, do jakiego Państwo już przywykli. No jest to związane z tematem, który dzisiaj będę poruszał. No i zdarzenie, które miało miejsce, a podczas którego właśnie brałem udział w ten weekend. No jest zdarzeniem, podczas omawiania którego no raczej nie powinienem mieć uśmiechu, nie powinienem tutaj podnosić mojego głosu entuzjastycznie do góry. Powinienem być stonowany, raczej zachować zdroworozsądkowy balans. Jak widać, znajdujemy się na terenie chińskiej świątyni. Nie wybrałem jej ze względów religijnych, o tym również powiem na samym początku. A powodem, dla którego tutaj się znajduję, jest to, że to miejsce znajduje się najbliżej miejsca mojego zamieszkania. No, na terenie Tajlandii mamy bardzo dużo świątyń buddyjskich. Nie ma oczywiście problemu, ażeby znaleźć kościół katolicki. Oczywiście nie jest ich wiele, ale jest to możliwe. Są również, moi drodzy, na terenie Tajlandii meczety muzułmańskie, no bo jest to kraj, w którym dominuje synkretyzm religijny. Można wyznawać jakąkolwiek wiarę się chce. No, kraj, który również ma bardzo dużą społeczność właśnie chińską, dużo osób pochodzących z Indii, czyli właściwie z kraju, z którego wywodzi się mistrz Tajów, mistrz buddyzmu, Theravada, czyli Budda. No moi drodzy, miałem dosyć ciężki weekend, jeszcze się właściwie nie skończył, no bo mamy godzinę 15, jest niedziela, no a miejsce, do którego tutaj dotarłem, pozwala mi się trochę uspokoić, wyciszyć, jest oddalone od głównej ulicy, nie ma właściwie tutaj również zbyt wielu osób wokół, więc można przyjść i troszeczkę posiedzieć samemu w spokoju. Można poczytać książkę, można, jeżeli ktoś woli, pomedytować, a nawet się pomodlić, bo moi drodzy, sam budynek, samo miejsce nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli ktoś wyznaje jakąś wiarę czy religię, weźmy tutaj na tapetę chociażby chrześcijaństwo, no to może przeczytać Pismo Święte, pomodlić się w każdym dowolnym miejscu, gdzie by się nie znajdował. Czy to będzie las, park, czy to będzie nawet kościół z budynkami, z całym wystrojem, z obrazami, czy to będzie jakiekolwiek inne miejsce, a kończąc na naszym jakimś pokoju czy miejscu, w którym mieszkamy. No, moi drodzy, w tę sobotę właśnie byłem na tajskim buddyjskim pogrzebie. Byłem na tajskim buddyjskim pogrzebie w prowincji Nonthaburi, niedaleko ode mnie, jakieś 20 kilometrów, właściwie na styku różnych miejsc, na styku różnych miast i na styku prowincji Pathum Thani, Nonthaburi i również niedaleko stamtąd jest do Bangkoku. Osoby oczywiście pytały mnie o to, czy posiadam jakieś filmy, nagrania z tego typu ceremonii, czy nie mógłbym zamieścić tutaj na kanale. Oczywiście, moi drodzy, mam pewnego rodzaju urywki, mam nagrania, ale z kilku powodów postanowiłem, że nie będę ich zamieszczał na kanale. Po pierwsze, osoba zmarła to członek mojej rodziny. Po drugie, moi drodzy, uważam, że są pewnego rodzaju tematy, które powinno się zachować dla siebie. Mam na myśli pokazywanie zdjęć rodzinnych, jakichś filmów. No po prostu trzeba, moi drodzy, zachować jakiś względny umiar. Myślę, że rodzina, która zaprosiła mnie na tę ceremonię, nie życzyłaby sobie, ażebym pokazywał takie filmy. Oczywiście jest to interesujące dla widzów z zachodu, w tym dla mieszkańców Polski, no ale z szacunku dla osoby zmarłej, z szacunku dla rodziny, z szacunku dla tradycji, jaką ludzie tutaj mają, postanowiłem, że nie będę pokazywał tego typu filmów na moim kanale. Powiem tylko tyle, że osoba zmarła to mężczyzna w wieku 31 lat, dwójka dzieci, córka 8, syn 5. Przyczyna śmierci: wypadek motocyklowy. Wypadek motocyklowy, który jest jedną z głównych przyczyn śmierci wielu
Tajów. I tutaj, moi drodzy, muszę powiedzieć, bo nagrywałem kiedyś jeden odcinek dotyczący właśnie tajskiego prawa jazdy, w którym opowiadałem, że nie polecam, ażeby osoby, które przyjeżdżają tutaj na jakiś krótki termin, jeździły motocyklami bez posiadania tego dokumentu, czy również samochodami. I nie dlatego, moi drodzy, że papier jak gdyby daje jakiekolwiek umiejętności poruszania się po drodze, bo to jest tylko pewnego rodzaju tylko potwierdzenie, że zdaliśmy jakiś egzamin, jakieś kursy, jakieś testy. Sam dokument jeszcze nie sprawia, że ktoś będzie posiadał umiejętności właśnie prowadzenia motocyklu czy samochodu. Natomiast nie polecam osobom, które przyjeżdżają tutaj na krótki czas, czy to będzie 2 tygodnie wakacji, czy to będzie nawet miesiąc, ażeby tutaj samodzielnie poruszały się motocyklami. Dlatego, że jazda po Tajlandii to jest zupełnie coś innego, do czego przywykliśmy w Europie. I nie chodzi nawet już o to, że tutaj jest ruch lewostronny, bo z ruchem lewostronnym spotkamy się chociażby w Wielkiej Brytanii. Chodzi o to, że Tajowie raczej posługują się niepisanym kodeksem, niepisanymi zasadami podczas przemieszczania się na drogach. Trzeba tutaj troszkę pomieszkać, trzeba trochę dłużej pojeździć, trzeba jak gdyby również przyzwyczaić się do tych niepisanych zasad. Trzeba poobserwować, jak ludzie zachowują się tutaj na drodze, wyuczyć się pewnych reakcji, pewnego przewidywania. Również, moi drodzy, trzeba być zaznajomionym nieco z lokalną kulturą, ze sposobem myślenia Tajów. A jeżeli przyjeżdżacie tutaj na krótki czas, już nie mówiąc o tym, że nie posiadacie prawa jazdy, no i ewentualnie, kiedy zostaniecie zatrzymani przez policję do kontroli, no to rzeczywiście zapłacicie jakiś mandat, już nie wspominając o tym, że mogą być jakieś konsekwencje prawne, no to, moi drodzy, uważam, że jeżdżenie po Tajlandii przez kogoś, kto tutaj nie mieszka dłużej i nie zaznał się po prostu tutaj ze stylem jazdy, jest niebezpieczne. Grozi po prostu kalectwem, grozi śmiercią, grozi po prostu wielkimi różnego rodzaju problemami. Więc jak przyjeżdżacie na wakacje do Tajlandii, jest to 2 tygodnie albo jest to nawet miesiąc, wypożyczcie taksówkę, wypożyczcie tuk-tuka, nie wiem, skorzystajcie również z usług mototaksówkarzy, nie jeździcie na własną rękę, dlatego że oczywiście ja tutaj nie jestem jakąś osobą, która bardzo się zna na motocyklach, osobą, która ma wielkie życiowe doświadczenie w tym zakresie, ale mieszkam tutaj już długo, jeżdżę, odwiedzałem różne miejsca, teraz mam własny motocykl, wcześniej jeździłem motocyklem mojej żony, no i jazda tutaj jest jazdą po prostu niebezpieczną. Ja codziennie pokonuję 50 km motorem, bo w jedną stronę do pracy jest to odległość 25 km. No i naprawdę statystycznie, nawet jeżeli zagłębicie się tutaj w lokalne dane, około 60 do 70 osób ginie dziennie w wypadkach drogowych. Nie warto poświęcać swojego życia, swojego zdrowia z powodu nadmiernej jak gdyby pewności siebie, wysokiego ego, na zasadzie takiej, że ja potrafię jeździć, że niepotrzebny jest mi dokument, że wiem, jak poruszać się po drodze. No trzeba, moi drodzy, mieć troszeczkę pokory. Jeżeli ktoś tutaj nigdy nie był, przyjeżdża na krótki okres, nie zna kultury, nie zna zwyczajów, nie wie, jak ludzie przemieszczają się tutaj na drodze, nie polecam. A mówię, moi drodzy, również tutaj o tym wypadku, no bo tutaj trzeba powiedzieć, że same pogrzeby tajskie no różnią się w dużym stopniu od pogrzebów, do jakich przywykliśmy w Polsce, konkretnie do pogrzebów, powiedzmy, w stylu katolickim. Jest bardzo dużo podobieństw, ceremonia, muszę przyznać, że była dosyć ciekawa. No i trzeba również powiedzieć, że ceremonie pogrzebowe w Tajlandii trwają od 3-4, a nawet do 5 dni. Ja byłem już w ostatecznym dniu wczoraj, w sobotę, który to dzień kończył się po prostu właśnie kremacją osoby zmarłej, ale już na miejscu pojawiliśmy się z moją żoną około godziny 8-9 rano. Odbywały się ceremonie, które były sprawowane przez miejscowych mnichów. Mnisi oddawali się różnego rodzaju medytacjom, mantrom, tak? Były po prostu różnego rodzaju obrzędy. Do tego również było jedzenie, obiad dla gości, którzy przyjechali na ten pogrzeb, którzy odwiedzili osobę zmarłą. No całość trwała jakieś 6 do 7 godzin, bo, moi drodzy, oprócz tego, że właśnie w porannych godzinach oddawało się cześć temu zmarłemu, było czuwanie nad ciałem, później w międzyczasie był właśnie obiad, posiłek, a na samym końcu około godziny 16 ceremonia właśnie kremacji, ceremonia spalania właśnie zwłok. Również naokoło tego krematorium przechodziło się w pochodzie, były różnego rodzaju kwiaty, rozdawano również różnego rodzaju upominki dla gości, którzy zjawili się podczas
tej ceremonii. No dosyć interesująca tradycja, dosyć interesujące obrzędy. Była również tajska muzyka i gry na instrumentach, tak. Oczywiście ciało osoby zmarłej wkładała rodzina bezpośrednio, samodzielnie właśnie do trumny, bo tutaj trzeba powiedzieć, że chociażby na północnych rubieżach kraju, kiedy umrze nasz członek rodziny, no to jego ciało przechowywane jest w domu. W centralnych częściach Tajlandii, takich jak Bangkok, takich jak prowincja Pattun Thani, różnego rodzaju właśnie obrzędy i celebrowanie odbywa się na terenie świątyń. No u nas w Polsce też kiedyś ludzie, zwłaszcza na wsi, przechowywali ciało osoby swojej bliskiej w domach, mogli sąsiedzi przychodzić i żegnać się z taką osobą. Rodziny wykonywały sobie fotografie na tle trumny. To jeszcze funkcjonuje właśnie na terenie Tajlandii. Tutaj ludzie, no można powiedzieć, że oczywiście w wielu aspektach są bardzo zabobonni, przesądni, ale trzeba im oddać to, że przestrzegają jakiejś tradycji, swoich obrzędów, mają szacunek jeszcze do osoby swojej bliskiej, która zmarła, do osób, które odwiedzają właśnie te rodziny i biorą udział w uroczystościach pogrzebowych. Tutaj jeszcze chciałem nawiązać właśnie w kontekście tego pogrzebu, że zupełnie wygląda inaczej też życie duchowe mnichów buddyjskich, jeżeli porównalibyśmy je do życia polskich księży. No mnisi zazwyczaj nie posiadają jakiegokolwiek majątku, nie posiadają pieniędzy, nie posiadają, moi drodzy, również samochodów czy jakichś motocykli swoich własnych na własność. Posiadają jedną szatę, chodzą bardzo często na boso, mają swoją mnisią misę, o godzinach porannych spacerują po lokalnych wsiach albo właśnie po osiedlach w miastach, na terenie których znajduje się dany klasztor, do którego oni przynależą. Miejscowi mieszkańcy za różnego rodzaju błogosławieństwa czy powiedzmy różnego rodzaju usługi, jakie mnisi oferują, to znaczy właśnie pogrzeby czy udzielanie ślubów, wesel, otrzymują wyżywienie, środki czystości, więc siłą rzeczy stuprocentowo zależą od lokalnej społeczności. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że mnisi przynależą właśnie do prawa państwowego, do prawa świeckiego, z normalną prokuraturą, sądami. Nie ma tutaj jak gdyby sądów kościelnych, nie ma osobnych różnych sądów, które byłyby podczepione pod na przykład główne miasto Bangkok, czyli w przypadku w przełożeniu to na katolicyzm pod Watykan i pod papieża, który jest na czele tego kościoła. No moi drodzy, w momencie, w którym tutaj jakiś mnich dopuści się przewinienia, jakiegoś przestępstwa, jest poddawany surowej karze przez normalny, cywilny sąd. Jest prokuratura, odbywają się sądy i są skazywani tacy więźniowie na normalne odbywanie kary, czy to w areszcie, czy to w więzieniu, jak każdy przeciętny obywatel. Nie ma osobnych sądów kościelnych, nie ma hierarchii, która przynosi mnicha z jednej świątyni do drugiej. No mnisi nie posiadają majątku, o czym już wspominałem, zupełnie inaczej funkcjonują, jeżeli porównalibyśmy ich z kościołem katolickim, z hierarchią kościelną, ale nie będę wdawał się w ten temat, bo jest bardzo szeroki, jest tematem, który można omawiać bardzo długo. Natomiast tutaj, moi drodzy, chciałem również powiedzieć na sam koniec, że pomimo różnic językowych, religijnych, pomimo różnic w obrzędach, pomimo tego, że to jest kraj buddyjski, a kraje europejskie są krajami chrześcijańskimi, pomimo tego, że w inny sposób celebrowano ten pogrzeb, no to muszę przyznać, że bez względu na to, w jakiej byśmy się nie znaleźli kulturze, w jakim kraju, a mówię o tym, bo mieszkałem zarówno w Chinach, w Tajlandii, wychowałem się w Polsce, utrata osoby zmarłej zawsze jest bolesna dla członków rodziny. No tutaj powiem, że oczywiście ten pogrzeb odbywał się zupełnie w innym stopniu, aniżeli u nas. Była właśnie muzyka, było jedzenie, tak, były różnego rodzaju śpiewy, raczej goście, którzy przychodzili na ten pogrzeb, nie byli ludźmi zasmuconymi, nie było zbyt wielkiej ilości płaczu, nie było zbyt wielkiej ilości smutku. No oczywiście rodzice tego zmarłego mężczyzny byli bardzo smutni, ojciec oczywiście wylewał łzy, ale powiedziałbym, że tutaj ludzie w mniejszym stopniu przeżywają te pogrzeby emocjonalnie. Jest to kraj buddyjski, tutaj też ludzie wierzą w reinkarnację, tak, jest to buddyzm Theravada oparty na nauce starszych. No i tutaj jeszcze chciałem przejść do tematu związanego właśnie z życiem w klasztorze, do tematu życia mnichów, a do powiedzmy życia każdego przeciętnego obywatela.
Jak wspominałem, pogrzeby odbywają się od 3 do 5 dni. No ja powiem delikatnie rzecz ujmując, że z mojej osobistej perspektywy jest to trochę za długo. Oczywiście trzeba stawić siebie w butach danego członka rodziny, który utracił tę osobę bliską, bo co innego obserwując to z boku i oceniając jako osoba postronna, a co innego jako osoba, która jest w centrum wydarzeń. No ale uważam, że celebrowanie, żałoba, która trwa od 3 do 5 dni, jest żałobą po prostu trochę za długą, dlatego że oczywiście jest wewnętrzny smutek, jest rozpacz z utraty tej osoby bliskiej. Chcemy również, żeby ona przeszła na tamten świat w odpowiednie miejsce. My wierzymy po prostu również w niebo, w zbawienie, tak, Tajowie, w reinkarnację. Ale myślę, że zamiast oddawać się żałobie, przygnębieniu, trzeba po prostu dalej żyć. Trzeba dalej żyć ze swoją rodziną, wykonywać swoje obowiązki. Trzeba iść do przodu, bo jakieś wielkie przygnębienie w niczym nie pomoże tej osobie, której z nami fizycznie już nie ma, ale oczywiście jej dusza jest nieśmiertelna. Nie pomoże również nam, którzy dalej musimy tutaj zmagać się z trudnościami życia. Ja oczywiście nie krytykuję mnichów. Jeżeli ktoś wybiera życie duchowe, postanawia wyizolować się z szeroko rozumianego materialnego świata, nie chce pracować na etat, nie chce robić jakichś biznesów, zarabiać dużych pieniędzy, pomnażać majątków, ja to osobiście bardzo szanuję. Natomiast ja z mojej perspektywy oczywiście uważam, że wolę zarabiać pieniądze, wolę tworzyć jakiś biznes, wartość dodaną dla społeczeństwa, wolę się udzielać właśnie członkom mojej rodziny, przyjaciołom, innym osobom, które mogą korzystać z mojej wiedzy, z jakichś umiejętności, z tego, że jestem w stanie również dzięki samorozwojowi dzielić się tymi umiejętnościami i wiedzą z pozostałymi członkami społeczeństwa, czyli być po prostu użytecznym. Ja osobiście nie mógłbym żyć w klasztorze, nie mógłbym być mnichem czy księdzem, a to wcale nie oznacza, że nie jestem osobą uduchowioną, bo ja również lubię czytać różnego rodzaju księgi, uwielbiam filozofię, uwielbiam literaturę, sam czytam Pismo Święte, księgi z zakresu Tao, piszę właśnie w tej chwili książkę opowiadającą o moim życiu w Chinach i ona oprócz tego, że jest właśnie oparta na moich osobistych doświadczeniach, którymi się dzielę, no to również jest oparta na filozofii chińskiej, opisuje tam różne elementy ze sztuki wojny, którą opisywał Sun Tzu, opisuje również księgi Tao, konfucjanizm, tak, odnoszę się do różnego rodzaju filozofii buddyjskiej, indyjskiej, do naszego chrześcijaństwa. Natomiast ja osobiście wolę się rozwijać właśnie jako osoba, która jest związana z edukacją, jako osoba, która lubi poszerzać wiedzę. Ja osobiście lubię pieniądze, bo pieniądze też dają możliwości, pieniądze pozwalają, ażebyśmy mogli się rozwijać, podróżować, pomagać członkom naszej rodziny, zapewnić edukację naszym dzieciom, mieć jakiś dom, mieszkanie. Pieniądze polepszają naszą jakość życia i nie są czymś złym. Osoby bogate również potrafią być bardzo uduchowione, potrafią się rozwijać na poziomie emocjonalnym, duchowym, być użytecznymi dla innych i dają po prostu możliwości. Pieniądze są czymś, co pozwala po prostu wznieść jakość naszego życia na wyższy poziom. No i mówię również o tym dlatego, bo między innymi, moi drodzy, właśnie jak już wiele razy wspominałem, ja tutaj rozpocząłem biznes związany z edukacją, tworzymy szkoły online. No pandemia, która miała miejsce przez ostatnie 2 lata, pozamykała wiele różnego rodzaju fizycznych biznesów. Nie można było prowadzić zajęć, trzeba było zamykać szkoły, nie było klientów, a jak nie było klientów, to nie było pieniędzy. Biznes był sparaliżowany, nie funkcjonowały różnego rodzaju fabryki, były sparaliżowane również ruchy dostaw, tak? Widzieliśmy, co się działo w różnego rodzaju dziedzinach gospodarki, tak? Mamy inflację, klasa średnia podupada albo jest niszczona, a biznes online myślę, że jest czymś, co będzie istniało, czymś, co się rozwija, czymś, co po prostu jest odpowiednim jak gdyby elementem gospodarki, który jest w stanie przetrwać różnego rodzaju kryzysy związane z pandemiami, z różnego rodzaju kryzysami gospodarczymi. Nie ma tutaj znaczenia odległość, możemy znajdować się w każdym miejscu świata, nie ma znaczenia, w jakiej wyrośliśmy kulturze, jaką wyznajemy religię, jaki mamy kolor skóry. No oczywiście warto znać język angielski, bo on pozwala się komunikować na cały świat ze wszystkimi. No i między innymi tutaj zachęcam do zakupienia naszego podstawowego kursu języka
angielskiego. Nasz biznes jest budowany o multi-level marketing, czyli o marketing sieciowy. Dajemy możliwość uczenia się, ale przede wszystkim zarabiania. Ja szukam osób, które chcą przede wszystkim zarabiać, które chcą budować naszą szkołę, które chcą się stać jej partnerami, a przy okazji można się właśnie wielu rzeczy nauczyć. I nauka, zdobywanie wiedzy to jest również pewien element duchowości, to jest również pewien element rozwoju emocjonalnego, psychicznego, posiadanie wiedzy, która nie tylko będzie teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna i która pozwala nam wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną właśnie w życiu codziennym, w kontaktach międzynarodowych, w relacjach z innymi ludźmi, w pomnażaniu naszego majątku, w możliwościach zakładania biznesu, jest czymś, z czego powinniśmy korzystać. Można być mnichem, można być księdzem, ale można być osobą świecką, która również będzie uduchowiona, a to nie koliduje właśnie z pieniędzmi, nie koliduje z pomnażaniem majątku, nie koliduje z tym, ażebyśmy korzystali z tego życia, mieli z niego radość. No i tutaj reasumując bardziej pozytywnie powiem, że moi drodzy, nie warto czekać ze swoim życiem, nie warto moi drodzy zbyt długo się zastanawiać czasami w podejmowaniu różnego rodzaju decyzji, bo życie jest bardzo krótkie. Dzisiaj stąpamy, jutro może nas fizycznie tutaj nie być. To brzmi banalnie, ale doświadczyłem tego właśnie w sobotę, doświadczyłem tego podczas uroczystości pogrzebowych. Odszedł młody człowiek, nie on jeden, na pewno jeszcze wiele osób odejdzie. Wiele osób oczywiście również przyjdzie na ten świat. Warto być pozytywnie nastawionym, warto patrzeć w przyszłość. Trzeba po prostu, mówiąc kolokwialnie, robić swoje. Brać życie we własne ręce, podejmować konkretne decyzje, nie liczyć na to, że los w jakiś sposób tutaj zadecyduje za nas samych. A ja zachęcam oczywiście, moi drodzy, do tego, żeby się rozwijać, dlatego że jako ludzie jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele. Oczywiście pojawia się w życiu kwestia przypadku, pojawia się również kwestia wpływu jakichś czynników zewnętrznych czy sił wyższych. W przypadku Polaków, katolików, czy mówiąc bardziej ogólnie chrześcijan, no to jest to Bóg. W przypadku, powiedzmy, Tajów jest to przeznaczenie, tak? Podobnie jest z Chińczykami, ale w głównej mierze bardzo wiele w naszym życiu zależy od naszych osobistych decyzji. Jeżeli chcielibyście się rozwijać, chcielibyście zarabiać pieniądze, chcielibyście, moi drodzy, oprócz tego, że będziecie osobami uduchowionymi, osobami, które wierzą w siły wyższe, które czytają różne księgi, filozofie, które potrafią zbalansować to życie pomiędzy materializmem i życiem duchowym, ale które równocześnie chciałyby zarabiać, które chciałyby czerpać radość poprzez posiadanie różnego rodzaju materialnych rzeczy, które chciałyby móc podróżować, rozwijać się, zapewnić edukację swoim dzieciom, zdobyć jakąś użyteczną wiedzę, zrobić coś wartościowego dla innych, bo szerzymy edukację, no to kontaktujcie się ze mną, wysyłajcie wiadomości mailowe. Macie mój kontakt w opisie. Rozwijamy się, szkoła ma coraz więcej partnerów, szkoła ma coraz więcej studentów i myślę, że przez najbliższych 5, 10, 25 lat wejdziemy na wysoki poziom, rozbudujemy naszą szkołę w bardzo dużym stopniu. No i pieniądze, które będziemy mieli możliwość zarabiać, one na pewno polepszą świat, polepszą życie każdego z partnerów, który chce pomnażać swój majątek, a dzięki tym pieniądzom można również polepszać życie innych. Zostawiajcie swoje komentarze. Ja pozdrawiam was serdecznie. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć również więcej na temat tajskich pogrzebów czy różnego rodzaju rzeczy związanych z tą kulturą, to również możecie mnie zapytać. No i pomimo tego, że temat nie był jakoś bardzo pozytywny na samym początku, zakończyliśmy go z uśmiechem na końcu. Także życzę wam dobrego tygodnia. Pozdrawiam.